zdjęcie z 1937 roku ze szkoły, super, do której chodził mój ojciec, i to jest szkoła na Zamojskiego, w tej części tutaj pomiędzy Lubelską a Skaryszewską. Tutaj gdzieś ojciec siedzi w jednej z tych tylnych ławek. Sama szkoła była o tyle ciekawa, że były dwa wejścia. W jednej części mieściła się szkoła, oddziały 1-3 bodajże dla dzieci z rodzin katolickich, a druga część to była dla dzieciaków starozakonnych. Jedna z historii praskich. Jest to historia, która jest dla mnie o tyle istotna, że do dzisiaj ta historia funkcjonuje w wymiarze zafałszowanym. No, tak to brutalnie nazywam, bo na ulicy Kępna dalej przechodzi tam, gdzie była rzeźnia. Na murze, na jedynym fragmencie, który pozostał do dziś, jest tablica Torka, na której został uwieczniony napis mówiący o rozstrzelaniu więźniów z Pawiaka. To nie jest do końca tak i tę historię zna ojciec. Dlaczego zna? Zna ją z autopsji. Bo gdyby nie Ślązak, będący w Wehrmachcie, ojciec również tam by się rozstał z życiem, tak jak i okoliczni mieszkańcy. Ale pomaleńku powiem, jak to się miało. To był 43 rok, bodajże październik, z tego co pamiętam. I z narożnej kamienicy, która stoi do dnia dzisiejszego, czyli Targowa, róg ulicy Kępnej, z pierwszego bodajże piętra, jeśli ojciec dobrze zapamiętałem. Mam to spisane, ale w każdym razie z narożnika, z balkonu padły strzały do patrolu niemieckiego. No chodzili tacy w garniturach w kolorze feldgrau z blachami, jeden przynajmniej miał taką potężną blachę na klatce piersiowej. No i zrobiła się tak zwana chryja, rozpętało się strzelanie, głównie strzelali już później Niemcy, bo oni padli na glebę. Nie pamiętam w tej chwili, czy któryś z Niemców został zastrzelony, czy był tylko ranny. No w każdym razie bardzo szybko pojawiła się niemiecka policja z tymi charakterystycznymi syrenami na dachu budy. Podjechały motory. No i Niemcy wpadli w bramę tej kamienicy. Było słychać, ojciec mówi, do dnia dzisiejszego słyszy. Tu pod niemieckich podkutych butów po schodach. A ojciec, jak to no, młody chłopak, ojciec miał wtedy 13 lat, więc no, jego jak gdyby zmysł ciekawości już osiągał praktycznie zenit, a okupacja chyba jeszcze ten współczynnik podniosła do góry. Także ci wszyscy, którzy tam przyszli cokolwiek zobaczyć, plus po drodze wygarniani mieszkańcy kolejnych bram, w ordynku byli przez Niemców wprowadzeni wzdłuż ulicy Kępnej, aż tam właśnie po przecięciu ulicy Jagiellońskiej, tam był taki plac. Część, parę kamienic tam starych jeszcze stoi, ale to już okolica wygląda zupełnie inaczej. Ja jeszcze z dzieciństwa pamiętam te pozostałości. Tam zostali spędzeni i tam czekali nie wiadomo na co. Po drodze, jak ktoś tylko wychylił się z okna, no to padały niemieckie strzały, bo Niemcy nie chcieli się obnosić z tym faktem. I później przyjechały budy. I to prawdopodobnie byli wtedy przywiezieni więźniowie z Pawiaka. Natomiast w tak zwanym międzyczasie, jak było to oczekiwanie na samochody, czyli dowóz tych naszych patriotów z ulicy Pawiej, do ojca podszedł, zbliżył się Niemiec, no taki dość potężny, który przyglądał mu się, coś tam sobie pod nosem mruczał, podszedł do niego w końcu i taką no całkiem poprawną polszczyzną, ale z bardzo mocnym akcentem śląskim, zapytał, co ty tu robisz, smyku? No ojciec mówi, że był na ulicy i po prostu został tutaj zgarnięty razem ze swoim kolegą, bo ojciec tam był z kolegą chyba z podwórka nawet. Więc on odszedł, jeszcze raz schodził, ale cały czas zerkał i coś tam rozważał w swojej głowie. W końcu podszedł, wyciągnął obydwu za kołnierz. No wziął ich tak na popularne fleki, na buty, wygonił stąd i krzycząc głośno, raus, do domu, do matki, uciekaj stąd, wypuścił ich. Machnął do wartowników, którzy stali gdzieś tam dalej i zostali przepuszczeni przez ten kordon, który już tam szczelnie tych ludzi izolował od całej reszty.
tych mieszkańców, o których na tablicy Torka nie ma najmniejszego słowa. Było co najmniej kilkanaście osób. Ojciec mówi, wiesz, ja nie byłem w stanie liczyć, bo ja byłem nerwowo tak rozdygotany, że ja już widziałem swój koniec. Ale było ich tam sporo. Także przeszedł, wrócił do domu, no, babcia na powitanie wiedziała już, co się wydarzyło. Wykonała dwa szybkie ruchy, bo na Pradze dziecka w pupę się nie biło. Dostał po prostu w głowę, czyli takie uderzenie boczno-ciemieniowe, po czym się rozpłakała, przytuliła go i tak siedziała na drewnianym taboreciku do wieczora. Dowiedziała się od dozorcy, który po drodze widział całe zdarzenie, ale Niemcy go nie zatrzymali. Widocznie ten patrol wiedział, że to jest dozorca i że nie warto go jak gdyby ze sobą zabierać, bo on coś robi pożytecznego dla Niemców. No i tak to się właśnie skończyło. Natomiast ta tablica mówi tylko właśnie o więźniach dowiezionych z Pawiaka. Absolutnie nie ma mowy o tym, że byli tam po drodze, jak to by na Pradze powiedział rusycyzmem, wygrużani mieszkańcy ulicy Kępnej. Ojciec chodził do szkoły powszechnej na ulicy Szerokiej. To jest dzisiejsza ulica Kłopotowskiego. To było tutaj zaraz przy narożniku z ulicą Targową. I zostali wezwani do gabinetu dyrektora. W gabinecie był Niemiec, oficer w mundurze, był pan w tym tradycyjnym tyrolskim kapeluszu z piórkiem i był jeszcze jeden pracownik szkoły, a był to ojciec kolegi, to za dużo powiedziane, no, chłopaka, który chodził do ojca, z ojcem do klasy, Volksdeutsche. No i ojciec mu tam równo dawał do zrozumienia, jak on traktuje Volksdeutschów. Zresztą cała klasa nie była wcale w tym dłużna. Ojciec przypuszczał, że być może to na skutek donosu tego dzieciaka do ojca tak się stało. Ale chyba nie. Ich tam wtedy dyrektor zaprosił kilku. Ojciec miał dwóch takich bliskich kolegów, których nazwiska i imiona pamięta do dzisiaj. I po tej rozmowie krótkiej, jak gdyby selekcji, czy się nadają, zostali zabrani na Fort Wola. Oczywiście mieli chwilę czasu na to, żeby przyjść do domu, przebrać się, wziąć coś ze sobą do jedzenia, aczkolwiek ten Niemiec mówił łamaną polszczyzną, że to im niepotrzebne, oni tam wszystko dostaną. No i przez całą Warszawę, przez Wisłę, mimo że ojciec do tego momentu po drugiej stronie Wisły, czyli na tak zwanej Warszawie, był zaledwie kilka razy. Bo wtedy tak to miasto żyło, to były enklawy, w których wszyscy się doskonale znali, mało tego. Te enklawy posiadały nawet swoje zabarwienia językowe, czyli coś, czym się zajmuje gwarą warszawską. Ale to nie była odmienna gwara, jak niektórzy twierdzą, to po prostu złożoność tego tematu. No i dojechali tam na Wolę, czyli tramwajem prawie że do końca. Tam był spory dystans od ulicy Wolskiej, od tramwaju na forty. Tam się znajdowały wtedy niemieckie zakłady naprawcze taboru mechanicznego, głównie samochodów, ale nie tylko samochodów kołowych. Były tam także pojazdy z tyłu gąsienicowe, z przodu kołowe. Także ojciec tam dostał prycze, dostał barak kolegów, tych swoich przyjaciół praskich. No, było mu przez to raźniej. Miał u boku 13 lat. To jest ten sam moment. Czyli to było zaraz po wydarzeniach z tego rozstrzelania, o którym wspomniałem. No i był tam do... bodajże do grudnia. Dostawał oczywiście na niedzielę jakieś tam przepustki, tam była nauka, był bardzo srogi majster, którego nazywano królik, bo miał takie wąsiki i przednie uzębienie do bardzo rozłożyste, w związku z czym pasowały te siekacze do wizerunku królika. Była obsługa tych nauczycieli niemieckich, z którymi, ojciec mówi, szło się jakoś porozumieć. Nie wymagali takiego rygoru, nie karali jak ten właśnie pan, on się nazywał bodajże Kranz, ojciec zapamiętał. Ja nie wiem, jak się pisze fonetycznie, to po prostu brzmiało Kranz. I była sekretarka dyrektora, to była dziewczyna ze Śląska, Niemka, ale ze Śląska, która kalecząc, ale mówiła po polsku. Więc tam odbywały się, no, godziny były nauki,
ten kranc ojca tam strasznie cisnął. Kiedyś była sytuacja, że dał ojcu polecenie, wydał polecenie, żeby ojciec przeprowadził taki pojazd właśnie gąsienicowo-kołowy. Tam głównie Opel i jeszcze jakieś marki były obsługiwane, serwisowane, naprawiane. To wszystko przychodziło bądź było szykowane na front wschodni. I ojciec nie bardzo dawał sobie radę. Z samochodami czterokołowymi, znaczy dwuosiowymi, nie było problemu. Natomiast z tym cholernikiem gąsienicowym jakoś mu nie szło. W związku z tym prał go niesamowicie mocno po głowie. Ojciec tylko się cieszył, że nie miał jakiegoś Francuza w ręku, bo w złości mógł go po prostu uderzyć. I któregoś dnia, to mijały miesiące, ojciec dostał zaproszenie od tej Niemki, sekretarki dyrektora. Ona lubiła ojca i powiedziała łaną polszczyzną, mówi: Johan, nas będą stąd wywozić. To już był 40 rok. Nas będą stąd wywozić. Uciekajcie. Ja ci dam przepustkę. Wypisała mu przepustkę i uciekaj. On mówi: ale ja sam nie ucieknę. Tu są moi koledzy z miejsca, w którym mieszkam. No więc przystała na to, zgodziła się. Wypisała kolejne dwie przepustki, no ale był feler. Na tych przepustkach nie było podpisu dyrektora. Więc jak gdyby oni tutaj trochę ryzykowali, bo jak trafili na typowego Niemca, który jak widział papier, to już generalnie nie wczytywał się w całą resztę. No ale mogli trafić na służbistę i wtedy byłaby chryja. Ona też ryzykowała, ta dziewczyna. No ale przebrali się w swoje ubranka, doszli, bo tam były dwa czy trzy posterunki wartownicze. Ostatnich z tych posterunków był przy szlabanie. Doszli do tego szlabanu, pokazują i Niemiec widać, no był z tych bardziej wnikliwych. Chciał to obejrzeć. No ale mieli szczęście, bo w tym momencie od strony ulicy Wolskiej podjechały dwa samochody, dwa Ople. W pierwszym jechał właśnie dyrektor tego całego przedsięwzięcia niemieckiego, a z tyłu siedzieli wysocy rangą niemieccy oficerowie. No więc wartownik, jak zobaczył, dopadł do szlabanu, podniósł szlaban, machnął na nich, żeby przechodzili, czyli na ojca z kolegami, i takim to sposobem dali buta stamtąd. Musieli iść spokojnie, żeby nie wzbudzać zainteresowania wachmanów, ale doszli gdzieś tam do jakiegoś momentu, więc dobiegli już do tramwaju, ale jechać tramwajem nie mieli zamiaru, bo tramwaj Niemcy w każdej chwili mogli zatrzymać, gdyby się zorientowali, więc rozdzielili się. No, okupacja też u tych nawet młodych ludzi wyrobiła pewne odruchy samozachowawcze, wiedzieli, że są takie prawidła, a nie inne. Rozdzielili się i każdy z nich z dalekiej woli, bo dla nich to była bardzo daleka wola, na piechotę wracali na Pragę. Skończyło się to, że ojciec chyba przed godziną policyjną dotarł do domu, tam gdzie babcia mieszkała, bo dziadek w tym domu bywał gościem, ale to jest historia, o której nie chciałbym mówić. I na drugi dzień rano wpadł polski granatowy policjant z jakimś też w kapeluszu tyrolskim, to tak jak w naszych filmach zawsze pokazywali tych tajniaków. I pytają się, czy tu mieszka Janusz Dziano, a babcia ojca przykryła tak powyżej nosa kołdrą, wrzuciła go do łóżka, przykryła kołdrą. Ona mówi, że mieszka, ale zabraliście go na wolę, do roboty. A ten to kto to jest? Ona mówi, a to jest mój drugi syn, Władysław. A ojciec brata Władysław wtedy był na robotach w Niemczech. Granatowy się uśmiechnął tak w kierunku babci, spojrzał na nią, coś powiedział do tego Niemca. Ten Niemiec machnął ręką i wyszli. I ojciec, i ten policjant granatowy odwrócił się tylko w drzwiach, już po wyjściu Niemca, odwrócił się do babci i powiedział: to niech pani pozdrowi ode mnie starszego syna. No ojciec na starszego nie wyglądał, bo na roboty brali w określonym wieku. No Władek był starszy o 7 czy o 9 lat. Natomiast no, ojciec miał wtedy te 13-14 lat. Wybuchło powstanie warszawskie. Powstanie zastało ojca nad Wisłą. Też w gronie swoich serdecznych kolegów, przyjaciół tej praskiej ferajny siedzieli na takiej łasze wiślanej, piaszczystej. Grali w karty, no bo co można było wtedy robić? Ja to opisywałem w jednym z moich wspomnieniowych felietonów. Znali te karty jak podszewki własnej kieszeni. Każdą kartę wiedzieli, co jest od tej drugiej strony, jaki to jest nominalny
jaka to jest nominalna figura. No ale siedzieli, spędzali tam jakoś wspólnie czas. I o godzinie takiej, no już konkretniejszej, zaczął się ruch na moście Kierbedzia. Dotarły do nich pierwsze jakieś niepokojące sygnały od strony Warszawy, bo tak to się wtedy mówiło, że z Pragi chodziło się na Warszawę, a z Warszawy się jechało na Pragę. No, dzisiaj to działa tylko w jedną stronę, mówi się z Warszawy na Pragę, natomiast z Pragi mało kto już mówi, że jedzie na Warszawę, jedzie do Warszawy. I charakterystycznym elementem tego, co zapamiętał ojciec, to był tramwaj jadący przez most Kierbedzia, biegnący bokami, bo po obu stronach mostu Kierbedzia były takie piesze kładki. Środkiem nie było przejścia, bo tam była jezdnia i torowiska. I tymi kładkami biegli ludzie. I wychylił się z pomostu tego czołowego motorniczy, który krzyczał: ludzie, uciekajcie, na Warszawie powstanie. Damy Niemcom w dupę. I to były słowa, które ojciec zapamiętał i do dzisiaj ta scena gdzieś tam tkwi mu w głowie. No i jak oni to usłyszeli, jak to Praga, no bez większej nerwowości, zebrali, otrzepali z piachu i poszli każdy w swoją stronę. Także to jest jedna z tych takich ostatnich opowieści wspomnieniowych ojca o powstaniu, do powstania warszawskiego. Nie lubi mówić o samym powstaniu, bo miał duży żal do kolegów, starszych kolegów, którzy poszli na to powstanie tu na Pradze, mimo że ono no, trwało dość symbolicznie, jeśli chodzi o wymiar czasowy, ale oni byli, a wiadomo, wtedy dla takiego nawet młodego chłopaka to była sprawa. W jego wieku chłopcy walczyli po drugiej stronie Wisły przecież. On to bardzo przeżył, no ale tak się stało, jak się stało. Miał szczęście w tym swoim młodzieńczym życiu, bo kilka razy uszedł z życiem Niemcom, także no akurat tutaj jakaś równowaga się zachowała. I to są takie właśnie praskie opowieści mojego ojca. Ale powiem jeszcze na koniec jedną rzecz. Ojciec po wojnie spotkał na ulicy przy Parku Praskim chłopaka, którego twarz mu się wydała znajoma. No, mniej więcej w jego wieku. Jak mu się tak zaczął przyglądać, to był ten Volksdeutsch z klasy, którego ojciec, no ojciec jego był posądzony o to, że spowodował, że ojca zabrali tam na Fort Wola. Myślę, że tak się akurat nie stało, no ale był Volksdeutsch. I zmierzyli się wzrokiem, rozpoznali się w końcu, mimo że minęło no trochę lat. No i ojciec wtedy wiedział, że za uderzenie żołnierza będącego w czapce z orzełkiem, no może być tak zwana granda, bądź poruta, jak to woli. Więc poprosił go, żeby zdjął na chwilę czapkę, czy to była furażerka nawet. On zdjął i wtedy dostał klasyczną michę od mojego ojca. Zbiegło się jakieś służby typu powiedzmy WSW, mimo że to wtedy chyba się trochę inaczej nazywało, no nie była to żandarmeria, ale jakieś służby. Zatrzymali i ojca, i jego. Tamten zaczął lament, no bo nos miał rozbity na miazgę, więc zabrali ojca na bok, pytają się, co się stało. Ojciec powiedział, to jest Volksdeutsch. No, no to już jak gdyby był inny paragraf na tego typu osobę, w związku z czym gdzieś go tam odprowadzili, a ojcu podziękowali i takim to sposobem ojciec został puszczony wolno.